Nazywam się Agnieszka Molik, pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2 na Strażackiej. Jestem nauczycielem języka polskiego. A oprócz tego mam zapędy wychowawcze, więc robię z dziewczynami różne abstrahujące rzeczy od tego, co zwykle robi polonista. Nasz projekt Sztuka Zaangażowania rozpoczął się w październiku w składzie 9 dziewczyn, naszego artysty Marka i mnie. Pierwsze zajęcia to właściwie było spotkanie z Markiem, który pokazał nam się jako artysta. Nauczył nas sztuki żonglowania chusteczkami, nauczył nas sztuki chodzenia na szczudłach. Pokazywał nam, co można zrobić z ciałem i w jaki sposób można wyrażać uczucia. Marek Kowalski, pracuje w Teatrze Akt. Chciałem spróbować pracy z ludźmi, którzy na co dzień nie zajmują się teatrem, nawet do teatru nie chodzą, a na pewno do takiego, który ja uprawiam. Jest to teatr pantomimy, teatr ruchu. Była to dla nich pewnego rodzaju nowość, bo one często mają tutaj jakieś takie spotkania teatralne, przygotowują spektakle, ale zawsze są to spektakle mówione, czyli coś, te spektakle prowadzi tekst. A tutaj zrobiliśmy coś takiego, co nie ma w sobie tekstu. To znaczy tekst, przekaz jest, ale nie używamy słów. I wymaga to takiej otwartości większej, wydaje mi się, od nich, które nie uprawiają tego teatru. To znaczy nie możemy stać sobie byle jak i klepać tekst, tylko musimy zaangażować swoje ciało. Więc kiedy były chwile wahań, wątpliwości, trudności, to troszeczkę pomagaliśmy, podpowiadaliśmy, ale generalnie cały projekt jest współtworzony z dziewczynami. To one mówiły, co chcą zobaczyć, to one mówiły, czego chcą się nauczyć, to one mówiły, co chcą zrobić. No i powolutku nabierało to kształtu. Z zajęć na zajęcia dziewczyny coraz bardziej się rozwijały, coraz chętniej przychodziły, coraz bardziej były zaangażowane. Wpadliśmy na pomysł, że na kanwie bajki pokażemy coś, co jest dla nich ważnym doświadczeniem życiowym i trudnym też. Czyli przemoc. Przemoc w domu, przemoc wśród przyjaciół, przemoc wśród znajomych. No i oto powstał spektakl Kop Stop. Kiedy padł pomysł spektaklu o tematyce kopciuszka, szukaliśmy właśnie, co możemy pokazać ruchem, co możemy pokazać gestem, strojem, czy jakimiś specjalnymi efektami. Spróbujemy pokazać różne odcienie i oblicza przemocy, ale też pokażemy główną bohaterkę jako osobę, która w którymś momencie się przeciwstawia i sprzeciwia i mówi wyraźne nie, nigdy więcej. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak dziewczyny się rozwinęły. Przyglądałam się temu, jak przekraczały same siebie, przełamywały lęk, jednak stanięcie na szczudłach, które są na wysokości pewnie około 60 czy 80 cm już jest wyczynem, a jeszcze utrzymanie na nich równowagi i pokonanie jakiejś drogi jest rzeczą trudną. Przekroczyły granice okazywania uczuć, okazywania tego, co dla nich ważne. W tym projekcie wzięły udział dziewczyny, które na co dzień nie funkcjonują w placówce jako zaangażowane we wszystkie możliwe projekty. To było celowe założenie, to było moje założenie, przyznaję, żeby pokazać te dziewczyny, które mają słabą pozycję w placówce, wśród rówieśników, których nie widać na co dzień, a w których uważałam, że tkwi potencjał i to się udało.